Hej, być może widzieliście niedawną rozmowę profesor Magdaleny Środy u Krzysztofa Stanowskiego. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy, ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. A czy nie? Nie, jak to? No nie ma takiej cechy, no nie ma. I podejrzewam, że nie jednej osobie po zobaczeniu tego pojawiło się w głowie pytanie, co tu się właściwie stało? Bo część komentujących, zwłaszcza ta bardziej konserwatywna część, wpadła w taki, mam wrażenie, bojowy zachwyt, że ha, 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 lewactwo się kompromituje, czy coś tam, przyjmując chyba jakąś taką perspektywę, że działalność publiczna pani profesor Środy szkodzi ich przeciwnikom politycznym, czyli w domyśle jest im na rękę. Ale to jest moim zdaniem bardzo naiwna ocena. Obawiam się, że to co tutaj zobaczyliśmy, nie jest dobre dla nikogo. I nie będziemy odpakowywać wszystkich fałszów, które wypłynęły z ust pani profesor Środy, bo to by nam zajęło godziny, ale zanim przejdziemy do sedna, to ja bym chciał wziąć jeden przykład, moim zdaniem najbardziej rażący, żeby pokazać, jak głęboko fałszywe są przekazywane przez panią treści. Chłopcy dlatego są być może silniejsi, bo dziewczynkom mówi się od urodzenia, jak są małe, żeby były skromne, ciche, posłuszne, grzeczne i czyściutkie. Nie, ale panie Armerze. Akurat nie jestem większa. No bo to taka reguła trochę. Taka jest reguła, ale wie pan co, taka reguła może też być spowodowana tym, że przez setki lat mężczyzn inaczej zupełnie wychowywano i to się przekłada na ciało. Nie wiem skąd pan wie, że on będzie bardziej wydajny. Bo będzie silniejszy. To wie pan, że jest fałsz, bo tak naprawdę być może są silniejsi ludzie i słabsi ludzie. Tak. Ale nie jest tak, że mężczyźni są silniejsi niż kobiety. Pani profesor Środa nie tylko zasadniczo podważa dymorfizm płciowy u Homo sapiens, ale zwróćmy uwagę, jak to uzasadnia. Na przykład mówi, że mężczyźni są więksi, jest taka reguła, ponieważ byli inaczej wychowywani przez setki lat i to się przekłada na ciało. To jest coś, co ona wielokrotnie powtarza. To nie jest tak, że raz jej się wymknęło, może źle się wyraziła czy coś, tylko wielokrotnie w tej rozmowie na przykład twierdzi, że chłopcy są silniejsi, bo w przeszłości byli inaczej traktowani w poprzednich wiekach. Zastanówmy się, co to znaczy. Różnice płciowe, to by znaczyło, że różnice płciowe u ludzi nie są przystosowaniem ewolucyjnym, tak jak u wszystkich innych zwierząt, tylko zostały wymuszone na naszym gatunku przez arbitralnie przyjęte normy społeczne. To by znaczyło, że nasz gatunek domyślnie nie posiada różnic płciowych. Ale przecież ssaki mają bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. Wiemy, że nasi przodkowie go mieli. Najbliżej spokrewnione z nami zwierzęta go mają. I można na przykład zauważyć, że u nas jest mniejszy niż u małp, no bo jest mniejszy, ale twierdzenie, że to jest coś, z czego akurat nasz gatunek jest kompletnie wyłączony, że nie istnieje coś takiego u człowieka, a jeśli istnieje, to tylko jako konstrukt społeczny, a nie jako przystosowanie ewolucyjne, to odcina naszą łączność do poprzednich gatunków, w których wiemy, że ten dymorfizm płciowy występował. I w ogóle od ssaków, u których jest stricte powiązany z rolami reprodukcyjnymi, z ciążą, karmieniem mlekiem i tak dalej, co my odziedziczyliśmy po innych ssakach. Pani profesor Środa, mówiąc to, co mówi, publicznie podważa umiejscowienie człowieka w łańcuchu ewolucji. To nie jest po prostu jakaś jedna błędna opinia. Gdyby to, co pani profesor Środa mówiła, było prawdą, to do czego przekonuje słuchaczy, gdyby to było prawdą, to by oznaczało porzucenie ewolucyjnego spojrzenia na człowieka. Profesor Środa nie tylko neguje w ten sposób dziesiątki lat badań naukowych, ale próbuje skasować całą dziedzinę naukową, bo nie pasuje ona do jej wizji świata. To jest poziom płaskoziemstwa. No bo gdyby płaskoziemstwo było prawdziwe, To nie jest po prostu odmienna opinia na temat jakiegoś jednego szczegółu rzeczywistości, tylko to kasuje całą geologię, astronomię i coś tam jeszcze, co jeszcze mamy. Jeśli nie ma dymorfizmu płciowego u ludzi oraz jeśli nasze cechy nie powstały w celu przystosowania się do środowiska, ale zostały arbitralnie skonstruowane przez społeczeństwo, to by znaczyło, że człowiek powstał nie podlegając prawom ewolucyjnym, które obserwujemy u zwierząt. To nie jest kłótnia na temat jakiegoś jednego szczegółu obserwowalnej rzeczywistości, tylko to jest próba wyrzucenia do kosza całej gałęzi nauki. I teraz zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz.
Krzysztof Stanowski, słuchając tego płaskoziemstwa, zachowuje się w bardzo dyplomatyczny, bardzo dyplomatycznie, bardzo spokojnie, bardzo taktownie. I super, świetnie. Bo nie można krzyczeć czy niekulturalnie zwracać się do profesor pani. Należy się pani szacunek z samego tytułu tego, że jest profesorem. Ustaliliśmy, że to jest taka pozycja społeczna, na tyle wysoka pozycja społeczna, że należy się jej pewien domyślny, niemały poziom szacunku. Tak się umówiliśmy w społeczeństwie. Gdyby Stanowski zaczął publicznie, bez szacunku się odnosić nagle do pani profesor, drwić z jej poglądów czy coś takiego, to nie byłby tylko nieuprzejmy wobec niej, ale byłoby to podważanie powagi instytucji profesora. I pani profesor Środa to wie. Mam wrażenie, że żeruje ona na swoim autorytecie, na tarczy wizerunkowej, jaką daje jej profesura. Korzysta z niej w swojej misji wywołania zmiany w tym, jak ludzie myślą, bo ona właśnie to robi, podkreśla to na każdym kroku, że taki jest jej cel, że ona chce zmienić społeczeństwo, sposób, w jaki my wszyscy myślimy. Bo przecież gdyby ktokolwiek inny gadał bzdury takiego kalibru, to można byłoby go publicznie ośmieszyć, ale nie panią profesor. I ktoś może zakrzyknąć, że przecież profesorzy właśnie od tego są, żeby badać rzeczywistość, żeby stawiać niewygodne pytania, śmiałe tezy, nawet jeżeli okazały się błędne albo kontrowersyjne, no bo przecież profesor może się pomylić i tak dalej, i tak dalej. I to by była słuszna uwaga, gdyby nie to, że ostatnią rzeczą, o jaką można posądzić profesor Środę, jest szczerość. I najlepiej widać to w pytaniu o to, czy w parach jednopłciowych rodzi się tak samo wiele dzieci, jak w parach dwupłciowych. Jeżeli państwo się przyjrzycie takim państwom, jak chociażby Izrael, Stany Zjednoczone, Skandynawia, to w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. A teraz... Wyłącz, trzeba by sprawdzić statystyki w Izraelu. Nie, no chyba nie trzeba sprawdzać statystyk. Myślę, że trzeba. Tak? Tak. Wciąż wydaje mi się, że sprawdzanie tych statystyk byłoby fanaberią, tak to ujmę. Nie, dlaczego? Gdyż wynik jest znany. I właśnie problem polega na tym, że 99,9% albo 100% ludzi, którzy nas oglądają, znają ten wynik. Czy pani uważa za prawdopodobne, że w związkach jednopłciowych w Izraelu rodzi się tyle samo dzieci, co w związkach dwupłciowych? No mówię panu, nie znam tego. Ale czy wydaje się to pani prawdopodobne? Czy wydaje mi się? Nie, nie wydaje mi się to prawdopodobne. Pani profesor Środa z grubsza wie, jaka jest odpowiedź na to pytanie, bo po dwóch minutach drążenia, cały ten segment trwał dwie minuty, po dwóch minutach drążenia tego tematu przez Stanowskiego, ostatecznie przyznaje, że to nie jest prawdopodobne, aby w parach jednopłciowych rodziło się tyle samo dzieci, ale wcale nie zaczyna od przyznania tego, od tych słów, tylko zaczyna od ściemniania, twierdząc, że trzeba by zrobić badania, że to w sumie nie wiadomo i tak dalej. To nie jest na przykład wciskanie kitu, jak było opisywane jakiś czas temu na Wojnie Idei, tak? Kiedy ktoś, nie wiedząc, jaka jest prawda, gada to, co mu akurat pasuje, tylko tutaj ona wie, jak jest. Ale i tak formułuje odpowiedzi w taki sposób, żeby w słuchaczach wzbudzić wrażenie sprzeczne z rzeczywistością. I to jest w ogóle kolejna zagrywka znana z przykładu Korwina. Jeżeli się go przyciśnie, to on przyznaje, że nie ma powodów, by twierdzić, że ktoś nie wiedział. Ale i tak w swoich wypowiedziach sugeruje to widzom, żeby wzbudzić kontrowersje. I porównanie do Korwina jest, myślę, tutaj dość trafne. Ponieważ gdy Korwin gada kompletne bzdury, to nie jest jakiś tam śmieszny starszy pan, tylko to jest poseł Rzeczpospolitej Polskiej. I nawet gdy on wypowiada swoje prywatne opinie, to swoim przykładem świadczy o tej instytucji i o roli społecznej, jaką mu przypisaliśmy tak naprawdę. I pani profesor Środa, która w tej rozmowie raz za razem broni się, że ona tylko wyraża swoje opinie, i że przecież ma prawo je wyrażać. No jasne, że ma prawo je wyrażać, ale każde jej publiczne wystąpienie będzie świadczyć o instytucji profesora, jaką ona reprezentuje. I to temu właśnie szkodzi profesor Środa. Ośmiesza ona, odbiera powagę, upolitycznia rolę profesora, akademii, elit intelektualnych, bo pani profesor Środa jest przedstawicielką elit intelektualnych tego kraju. I jak się spojrzy w komentarze pod tym programem u Stanowskiego, to tysiące pozytywnych reakcji przyciągają właśnie komentarze rzutujące postawę pani profesor Środy na wykładowców, profesorów, intelektualistów itd.
czyli na role, które co do zasady powinny być naszą elitą, które teoretycznie powinny budzić w nas pewien domyślny poziom zaufania i autorytetu. I ktoś teraz napisze, że nie, że właśnie pani profesor Środa wykazuje, że nie wolno ufać takim autorytetom, akademikom, profesorom, nie wolno im ufać i tak dalej. No, dziwicie się, że ktoś dojdzie do takich wniosków, oglądając to coś, co tutaj zaszło? I to jest podobny problem do tego, co ostatnio omawialiśmy w temacie SWPS-u i dr Dziuban, której Uniwersytet SWPS pozwolił głosić tezy jawnie sprzeczne z wiedzą akademicką i normalizować prostytucję pod swoim logo uniwersytetu i potem uniwersytet odmówił odcięcia się od jej stanowiska, gdy wyszło to na jaw. I w takich sytuacjach pojawiały się pytania o jejku, ale czy mówienie o tym nie obniży zaufania do uniwersytetów? No może i tak, ale jeśli tak jest, to jest wina osób takich jak profesor Środa i dr Dziuban i tego, co one robią ze swoimi tytułami akademickimi, a nie ludzi, którzy o tym mówią. Ja bym nie chciał, żeby ludzie tracili zaufanie do badań, do ośrodków akademickich, do profesorów i tak dalej, bo ogólnie to nadal w ogromnej liczbie dziedzin są najlepsze autorytety, jakie posiadamy, nawet jeżeli tam są pewne problemy. Ale tak samo bym nie chciał, żeby jacyś ideolodzy upolityczniali swój autorytet akademicki albo wykorzystywali uniwersytet jako przestrzeń na agitację ideologiczną. Bo takie zabiegi, takie działania, takie wypowiedzi podważają zaufanie do potrzebnych nam instytucji akademickich. I dlatego to nie jest tak, że pani profesor Środa szkodzi jakimś progresywnym ruchom aktywistycznym. Nie. Gdy takie zachowanie przejawia profesor, to szkodzi to nam wszystkim. No i to tyle. Jeżeli komuś się podobają, nie wiem, koszulki z prawdziwymi filozofami, to tradycyjnie zapraszam do sklepu i do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.